Dziękujmy za rodzinę, w której wzrastamy, które tworzymy. Dziękujmy również za naszą rodzinę parafialną. A tę najświętszą ofiarę sprawuję ze świętej pamięci Antoninę i Stanisława Kaczmarek. Jest to intencja od rodziny Kaczmarków z Ustów. Na początku najświętszej ofiary stajemy w prawdzie naszej grzeszności i słabości i przeprosimy Ojca Niebieskiego ze szczerym sercem. Panie Jezu, który objawiasz nam piękno życia rodzinnego, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który dałeś nam przykład szacunku do rodziców, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który chcesz zaprowadzić nas do naszego Ojca w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Duch Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć
syna drugiemu. Jak Pan wybaczył Wam, tak i Was. Na to zaś wszystko przewdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach Waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w Was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha. Pod wpływem łaski śpiewając Bogu w Waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Oto Słowo Boże. Zabiera swoją rodzinę i ucieka.
nich, aby Pan Bóg wynagradzał im po wielokroć te ich poświęcenie, które może nie byliśmy świadomi, bo byliśmy małymi dziećmi, bo o których nigdy nam nie powiedzieli, sami już zapomnieli. Te ich staranie, aby nas wychować, nauczyć modlitwy, zatroszczyć się o dom i o codzienność. Módlmy się za siebie nawzajem, za wstawnictwem świętego Józefa. Każda rodzina, szczególnie rodzina chrześcijańska, była w ogóle silna. Wierzę w jednego Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Niego.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Amen. Pokój Pański niech zawsze.
rzeźbią o swej rany w krzemiennej i pienicach o 18:30, w Anilinie i w Łądkowie o 13:30. Kilka parafianek z Pienic chce jechać na koncert Kolet do Szczecina, na Betlejem w Szczecinie. Były też te parafianki w tamtym roku. I one tak zmobilizowały, że oczywiście warto jechać. Jest to taki trochę komercyjny koncert, ale myślę, że warto pojechać. Wyjazd jest w sobotę o godzinie 16. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze się wybrać z nami na koncert Kolet do Szczecina, to można się skontaktować ze mną i zostawić nagrody u siebie. Wczoraj odbył się pogrzeb świętej pamięci Neli Kościelniak. Pani Neli zawsze wierna się modliła z nami we wspólnocie parafialnej. Za nią oraz za świętej pamięci Antoninę i Stanisława Koszmarek, za których była tam msza święta. Wieczny odpoczynek raczy im dać Pani. Pan z wami. Niech was błogosławi.